Dobra wiadomość dla osób studiujących gramatykę polską i dla tych, którzy wykładają gramatykę. Mianowicie w PWN-owskiej serii książek akademickich do gramatyki ukazał się podręcznik do fleksji polskiej. Podręcznik, którego brakowało przez lata. Miałem przyjemność napisać go dla wydawcy. Książka nosi tytuł Wykłady z polskiej fleksji, bo istotnie oparta jest na wykładach, które ostatnio prowadzę na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, a także na ćwiczeniach, jakie odbywam tam od prawie 20 lat. Myślę, że rzecz sprawdzi się przede wszystkim jako podręcznik. Przede wszystkim jako podręcznik, ponieważ starałem się pisać go z myślą o jego użytkownikach. Poszczególne rozdziały odpowiadają kolejnym wykładom. Po każdym rozdziale jest zestaw ćwiczeń i co najważniejsze jest klucz do ćwiczeń, to znaczy każdy będzie mógł sprawdzić, czy poprawnie rozwiązał zadanie, czy niepoprawnie. Będzie można dzięki temu używać książki do samodzielnych studiów. Jest w niej kilka nowości. Taką nowością metodologiczną jest na przykład wykorzystanie pewnych elementów językoznawstwa korpusowego. To jest nowa i obiecująca dyscyplina, która, kiedy się zajmujemy gramatyką, każe nam patrzeć na gramatykę z perspektywy słownictwa, co mnie osobiście bardzo odpowiada jako leksykografowi. Nową rzeczą w tej książce jest także całościowe ujęcie zagadnień związanych z odmianą wyrazów szykiem i określonością. To pierwszy raz w polskim podręczniku fleksji te trzy sprawy, te trzy obszary zagadnień zostały ujęte razem. Nową rzeczą jest także na przykład rozdział o tym, jak słowniki dawniejsze i nowsze radziły sobie z opisem odmiany wyrazów. No i to też jest coś, czego nie mogłem sobie odmówić jako człowiek pracujący w leksykografii zawodowo od 10 lat, a interesujący się leksykografią chyba od 20. Najbardziej mnie cieszy to, że książka się ukazuje w dobrej serii, w dobrym towarzystwie, że jest to wreszcie zestaw książek, które obejmują cały materiał gramatyki polskiej, że jest to, jak widać, rzecz niezbyt gruba, co na pewno czytelników i studentów ucieszy. I ponieważ na gramatyce nauka o języku się nie kończy, więc pozwolę sobie jeszcze jeden sygnał tylko rzucić. Jest w owej serii także podręcznik semantyki. No bo gramatyka bez semantyki to trochę tak jak szkielet bez ciała. Jeżeli chcemy wiedzieć, do czego jest gramatyka, to nie powinniśmy zapominać o tym, żeby nasze studia kontynuować i aby objąć nimi także sprawy semantyki językoznawczej. Proszę Państwa, mam przyjemność tutaj zarekomendować książkę szerokiemu czytelnikowi polskiego autorstwa profesora Williama Schopfa z Uniwersytetu Kalifornijskiego, wydaną niedawno przez Państwowe Wydawnictwo Naukowe, która również na rynku amerykańskim czy rynku światowym ukazała się dopiero w roku 1999, więc jest to pozycja nowa, dotykająca niesłychanie fascynującej historii. Sam tytuł już jest fascynujący, z podtytułem Kolebka życia po narodzinach i najstarszych śladach życia na Ziemi. Książkę tę rekomendowałbym szerokiemu gronu czytelników, ale przede wszystkim kolegom naukowcom. I to kolegom naukowcom nie tylko ze środowisk zajmujących się naukami przyrodniczymi. Powiedziałbym, że jest to książka adresowana do każdego naukowca, do każdego zainteresowanego powstaniem i wczesnymi etapami rozwoju życia na Ziemi. Dlaczego? Książka pisana jest przede wszystkim językiem przystępnym, chociaż zawiera bardzo istotne elementy, przynajmniej chociaż takie jak na przykład rozwój ścieżek metabolicznych, pochodzenia komórek, pochodzenia genomu. Dotyka również sprawy najnowszej, przede wszystkim takiej jak czy jest, czy nie ma, czy może było, a może teraz nie ma życia na Marsie. Autor w sposób krytyczny, powiedziałbym dowcipny, podchodzi do sensacji sprzed kilku lat, kiedy w meteorycie marsjańskim, tym słynnym, odkryto podobno ślady dawnego życia na Marsie. No ale zacznijmy może od początku. Do niedawna wiedzieliśmy, że życie na Ziemi 500 milionów lat zostawiło bogatą dokumentację w postaci skamieniałości. Od czasu, kiedy dowiedzieliśmy się, że
Ziemia jako planeta liczy sobie prawie 4 miliardy lat, powstało ogromne pytanie, i co z tym życiem wcześniej? I tutaj właśnie profesor Schopf, który książkę ową napisał, jest jednym z pionierów tych początków badań nad tymi najwcześniejszymi etapami rozwoju życia. Prezentuje je w sposób rzeczywiście anegdotyczny, ale doskonały. Nie można się przy tej książce znudzić, chociaż dotyka ona, nie kryje, problemów trudnych i tych najstarszych organizmów, które nie są dinozaurami, ani wspaniałymi organizmami, te, które znamy z albumów skamieniałości. Są to skamieniałości bardzo skromne, mikroskopowe, pozostałości bakterii w większości. Niemniej można to wszystko strawić i pokazuje nam 3 miliardy lat rozwoju życia na Ziemi w sposób niepretensjonalny, pokazując i proponując różnego rodzaju koncepcje, przy czym podkreśliłbym tutaj jako obywatel Europy czy Polak, że nie jest to książka specjalnie amerykanocentryczna, ponieważ często zdarza się, że właśnie koledzy Amerykanie piszą to dość z amerykańskiego wąskiego punktu widzenia. Profesor Schopf przedstawia nam w sposób bardzo uczciwy, powiedziałbym. Znajdziemy tam postacie znane każdemu, kto zetknął się ze szkołą średnią, nazwisko na przykład rosyjskiego czy radzieckiego, potem biochemika Oparina, jednego z twórców pierwszych koncepcji narodzin czy pochodzenia życia na Ziemi. Niepominięte zostały również inne postacie, i europejskie, i rosyjskie, i chińskie nawet, które w tych badaniach brały udział. Książka jest unikatowa w tym sensie, że na rynku światowym jest to pierwsze opracowanie dotykające całościowo początków i narodzin życia na naszej planecie. W związku z tym nie ma innej pozycji i myślę, że wszystkim, jak powiedziałem na początku, zainteresowanym, pozycja ta sprawi naprawdę wiele satysfakcji. Jest to pozycja ucząca i do myślenia. Klasyczna teoria pola to każda teoria, w której do opisu wprowadzamy funkcje, czyli właśnie pola, zależne od współrzędnych przestrzennych. Istnieją dwie dziedziny zastosowań klasycznej teorii pola. Jedna, gdy pole służy tylko do opisu dynamiki, i druga, gdy pole jest bytem samym w sobie, z realnością fizyczną. W tym pierwszym przypadku, to jest na ogół mechanika ośrodków ciągłych, szeroko rozumiana, tak naprawdę dynamikę opisujemy za pomocą, na poziomie mikroskopowym, to są cząstki, natomiast zachowanie tych cząstek na tyle mało się zmienia od punktu do punktu, że uzasadnione jest wprowadzenie opisu ciągłego, uśrednionego, i taki opis stosujemy w hydrodynamice, w aerodynamice, na przykład przy prognozowaniu pogody, powiedzmy pole ciśnienia nad Europą jest pewnym przybliżonym obiektem, przybliżonym opisem. Na poziomie lokalnym te skoki ciśnienia mogą być znacznie większe, na poziomie mikroskopowym w ogóle nie ma pojęcia ciśnienia. Więc wprowadzamy pewne pole, jest to sposób opisu, bardzo wygodny, dzięki temu potrafimy daną sytuację ująć w postaci równań różniczkowych. Druga dziedzina zastosowań klasycznej teorii pola to jest sytuacja, w której pole jest bytem samym w sobie. Nie potrzebuje żadnych cząstek, ono samo w sobie niesie energię i pęd. Podstawowymi przykładami jest tutaj elektrodynamika klasyczna, gdzie mamy pole elektryczne, magnetyczne, i teoria grawitacji. Tutaj interpretacja pola jest nieco trudniejsza, ale również należy do tej klasy. Tej właśnie dziedzinie zastosowań klasycznej teorii pola poświęcona jest moja książka Klasyczna teoria pola, wydana w tym roku przez Wydawnictwo Naukowe PWN. W książce tej zaczynam od opisu rzeczy prostszych, takich podstawowych, jak relatywistyczna teoria pola, cząstki. Następnie poprzez teorię z cechowaniem przechodzę do modelu standardowego, czyli teorii, która najlepiej opisuje obecnie znane fakty z dziedziny cząstek elementarnych. Dużą
uwagę przywiązywałem w tej książce do opisu szczegółowego rozwiązań typu instantonów, typu ścian domenowych, monopoli, gdyż te właśnie rozwiązania obecnie odgrywają coraz większą rolę w również kwantowej teorii pola ze względu na próby opisu tak zwanej nieperturbacyjnej kwantowej teorii pola, znany od bardzo dawna problem, jak zbudowany jest proton. To są właśnie rozwiązania nieperturbacyjne w kwantowej teorii pola, bardzo słabo znane, bardzo trudne od strony matematycznej. Natomiast na pewno ogromną rolę będzie w zrozumieniu tych nieperturbacyjnych rozwiązań odgrywały rozwiązania klasyczne. Dlatego omawiam je bardzo szczegółowo. Osobnym rozdziałem jest teoria grawitacji, którą opisuję w sformułowaniu, tak zwanym sformułowaniu Einsteina-Cartana. Ono jest różne nieco od sformułowania standardowego, z tym, że według mnie z wielu względów jest lepsze. Ono w pewnych, przy pewnych założeniach przechodzi w sformułowanie standardowe, natomiast jest ogólniejsze i nadaje się do opisu większej ilości przypadków. To sformułowanie omawiam również dość szczegółowo, razem z rozwiązaniami Schwarzschilda, czyli czarnymi dziurami, zakrzywieniem światła w pobliżu Słońca. Są podane tam, podaje tam eksplicite rozwiązania analityczne, które opisują te rozwiązania w teorii grawitacji. Klasyczna teoria pola jest dość zaawansowana matematycznie w opisie. Odgrywają tam rolę różne działy matematyki, jak na przykład topologia, analiza. Jest ona dość zaawansowana matematycznie, z tym, że próbowałem w tej książce uniknąć bardzo skomplikowanych konstrukcji matematycznych. Jeżeli coś jest trudniejsze czy bardziej techniczne, jest opisane w dodatkach. Książka przeznaczona jest dla wszystkich, którzy zajmują się, czy też w sposób pośredni potrzebują pewnych wiadomości czy rozwiązań z klasycznej teorii pola. Tak naprawdę w całej literaturze, również w języku angielskim, nie ma podobnego podejścia do klasycznej teorii pola ze szczegółowym opisem rozwiązań, więc myślę, że ta moja książka może w jakiś sposób ten brak uzupełnia. Wiadomo od dobrych 30 lat, że bliskie relacje między ludźmi są warunkiem dobrej jakości życia. Chociaż mówi się, że czymś okropnym jest stres społeczny, to jednak coraz więcej jest badań, które pokazują, że stres jest mniej zagrażający dla naszego zdrowia fizycznego i psychicznego niż brak bliskich relacji. No ale jak te relacje nawiązywać i jak je utrzymywać? Do tego jest konieczna umiejętność osobistego, dobrego komunikowania się z ludźmi. O tym właśnie mówi książka, o której parę zdań chciałabym powiedzieć. Książka ma tytuł Mosty zamiast murów. Jest to praca interdyscyplinarna, napisana przez klasyków w tej dziedzinie, m.in. Virginia Satir, Carl Rogers, Neil Postman, Martin Buber. Świetni autorzy ze świetnym piórem. Ale też praktycy są autorami tej książki, psychoterapeuci, socjologowie szkolni, prawnicy. Ta książka jest przeznaczona dla ludzi, którzy chcą się dowiedzieć czegoś ogólnego o procesie komunikacji i rozwoju związków intymnych i nie tylko intymnych, bo również relacji z sąsiadami, czy relacji z sąsiedztwem, czy z relacji z ludźmi z innych kultur. Dlaczego jest to książka niekonwencjonalna, chociaż podręcznik? Dlatego przede wszystkim, że opisuje takie prawidłowości, które są niebanalne, które są niezgodne z tym, co się potocznie na ten temat myśli. Może wspomnę o takich dwóch rzeczach, które wydają się bardzo ciekawe. Pierwsza o tym, że mylnym, nieprawdziwym mitem jest mit, czy złudne przeświadczenie o rodzinie jako grupie ludzi, która się we wszystkim musi zgadzać, żeby się mogła dobrze rozwijać. Inna prawidłowość, na którą też warto zwrócić uwagę,
to jest kontrola w procesie kształcenia i nauczania. Okazuje się, że coraz więcej jest dowodów na to, że właśnie pewien chaos, pewien bałagan w procesie nauczania jest czymś, co dobrze robi nabywaniu wiedzy i rozwojowi. Czyli więcej wolności w szkole, mniej kontroli. Warto też może powiedzieć o takich dwóch ogólnych prawidłowościach, o których piszą autorzy. Pierwsza dotyczy uważania na pewne słowa pułapki, które bardzo utrudniają komunikację i obniżają jakość relacji między ludźmi. Na przykład taką pułapką jest używanie słów nigdy, zawsze, oni. Druga rzecz bardzo istotna to zwracanie uwagi na pewną zgodność komunikatów werbalnych, czyli słów, z niewerbalną komunikacją. Jeżeli ktoś mówi cię lubię i grzebie w papierach, to w zasadzie sens tego komunikatu się zmienia. No i chyba na koniec taka teza najbardziej nośna, dla mnie osobiście najważniejsza. Mianowicie autorzy pokazują, używając materiału z bardzo różnych dziedzin życia, że tak naprawdę rozwijający jest kontakt i komunikacja osobista z innymi, z ludźmi innymi pod względem płci, rasy, kultury, wieku, że dopiero wtedy ludzie zmieniają swoje schematy, nabywają nowego klucza do rozumienia rzeczywistości.